Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 17. Tym razem poradnik, handel. Czy można, moi drodzy, zarabiać podczas TOTS-ów? Ja uważam, że tak. Pokażę Wam to na screenshotach, na slajdach. Moi drodzy, drużyny tygodnia pojawiają się, jak wiecie, we wtorek i w piątek. Między wtorkiem a w piątkiem nie ma za bardzo momentu, jeszcze jest drużyna tygodnia, w środę nie ma za bardzo momentu, kiedy kondycja drużynowa mogłaby wzrosnąć, natomiast Food Champions, liga weekendowa jak najbardziej, dlatego wymyśliłem sobie pewien schemat, dzięki któremu zarabiam i będę oczywiście zarabiał w poszczególne weekendy, moi drodzy, w sobotę nad ranem, myślę, że bądź w piątek późnym wieczorem, kondycje będą wtedy najtańsze, natomiast w sobotę po południu, wieczorem oraz przez całą niedzielę sprzedajemy owe kondycje po 200-300 końców drożej. Moi drodzy, da się, nie jest to zarobek duży, natomiast gracze, poszczególne karty oczywiście tanieją, wszystko leci na łeb, na szyję, natomiast nasza gotówka rośnie, także stać nas na coraz lepsze karty, na coraz lepszych zawodników. Przedstawię Wam to pokrótce. Zapraszam do oglądania. Wszystko się rozpoczęło, moi drodzy, 4 maja, kiedy sprzedałem następujących graczy, których widzicie, których obserwowaliście w ostatnich odcinkach FUTA. 4 maja już tej drużyny nie było. Kwota startowa, moi drodzy, 666 144 końsy. Widzicie to teraz na ekranie. Za całą kwotę zakupiłem kondycje drużynowe. Zostało mi 404 końsy. Moi drodzy, miałem 100 kart na rynku, kondycji oczywiście drużynowej oraz w klubie 419 kart. Średnia cena, za jaką zakupywałem daną kartę, to było 1283 końsy. Nieudana próba sprzedaży w tygodniu za 1600. Tutaj widzicie potwierdzenie karty kupione za 1200 końsów. Sprzedaż oczywiście podczas Food Champions 6-7 maja. Zobaczcie, 60 kart sprzedało się za 1500. Już kwota na koncie znacznie wzrosła, potem już 99 kart jednorazowo sprzedanych, również za 1500. Ostatnia transza, ostatnie karty, 61 kart wtedy było jeszcze na moim rynku transferowym, cały czas kwota 1500. Ostatnia transza, 31 kart, kwota końcowa 744 254 końsy, moi drodzy. Zarobek netto 78 110 końsów. Okres pierwszych toców, moi drodzy. Cena zakupu 1000 końsów, moi drodzy. Miałem do dyspozycji 100 kart na rynku oraz 90 kart w klubie. Spokojnie, nie zamulając oczywiście konsoli, nie zamulając czasu. Sprzedaż odbywała się na spokojnie za 1300 końców. Kwota końcowa 774,782 końsy. Moi drodzy, troszeczkę myląca sytuacja, bo miałem jeszcze skład do dyspozycji, na którym oczywiście straciłem. Ten skład zobaczycie jutro w następnym odcinku, w momencie awansu do drugiej ligi. Tak wygląda właśnie moja drużyna obecnie, moi drodzy. Zarobek w zeszłym tygodniu 30 tysięcy i oczywiście strata na sprzedaży składu. Przez te 2 tygodnie, w sumie 2 weekendy, moi drodzy, poświęciłem około 2 godzin na handel, żeby nie zamulać, nie poświęcać zbytnio czasu na to wszystko. Wchodziłem do gry, sprawdzałem cenę, licytowałem, wystawiałem kolejne karty. Gra wyłączona, nie ma już mnie w grze, moi drodzy. Także przez 2 godziny zarobek ponad 100 tysięcy, myślę, że jest warty zachodu. Także życzę Wam powodzenia, moi drodzy. Życzę Wam, aby spora liczba
końców trafiła na wasze konta. Jaki jest plan na ten weekend, moi drodzy? Dzisiaj jest piątek, dzisiaj wychodzi nowa drużyna, ceny na pewno spadną, paczki będą otwierane. Są oczywiście ważne mecze jeszcze, drużyna tygodnia. Jak najbardziej handlujemy, skupujemy. Myślę, że w sobotę po południu i całą niedzielę będzie następowała sprzedaż, także myślę, że moja kwota znowu wzrośnie. Także życzę wam jeszcze raz powodzenia. Trzymajcie się i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!